wpadli siekierami, głównie siekiery. Mój braciszek jeszcze trzymał jakieś kumeczki chleba, tu go zabili z tą kumeczką chleba jeszcze. Trzymał tak, miał 3 lata. Dla mnie to przeżycie olbrzymie jest. Ale dużo napotkałem dobrych ludzi. Czas trochę te leczył rany, ale te teraz wspomnienia najgorsze są. Ta tragedia, ten mord, ten pokój zakrwawiony. Ta rodzina trupa, te małe, bo moje siostra i brat ma. Leżeli takie, zakrwawieni to wszystko. Czy w tej wiosce, jak zginęło grubo ponad 100 ludzi, dzieci, kobiety, tylko dlatego, że byli Polakami.